Stół prosto z Soplicowa, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie, zajął pierwsze miejsce w tegorocznej rewii stołów imienia Barbary Kozłowskiej. Rewia odbyła się po raz 12, a udział wzięli w niej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mrągowskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był stół historyczny. Sam stół historyczny, no może mieć różne pojęcie co do tego, tak? Także uczniowie tutaj mieli dosyć dużą dowolność. Jak Państwo popatrzą na te stoły, które zaprezentowali, to rzeczywiście różne są podejście. Niektórzy rzeczywiście jako historię wzięli, powiedzmy, jakiś tam etap naszej historii właśnie. Niektórzy, tak jak tutaj widzimy, na przykład jest stół z okopów, tak? Czyli mamy wojskowy. Dalej mamy tutaj takie bardziej na stoły regionalne, co też przecież to jest nasza historia, ale również dosyć ciekawy, patrzę, że jest również stół, no można powiedzieć szopenowski nawet, tak? Z okazji mamy przecież rok szopenowski, czyli też tutaj podejścia takie, co to jest ten stół historyczny, bardzo są różne. Zwyciężył stół przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie. Młodzież inspirowała się panem Tadeuszem. Wydawało nam się, że można pokazać dużo patriotyzmu, z historii, z romantyzmu i wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł był. Impreza, na której prezentowane są ciekawe i oryginalne pomysły nakrycia stołów, to nie tylko rywalizacja, ale poszerzenie oferty edukacyjnej szkół. Rewia stołów traktowana jest jak praktyczne zajęcia, podczas której młodzi ludzie mogą wykazać się umiejętnościami i nabrać wprawy w nauczanym zawodzie. Dodatkową atrakcją konkursu był pokaz barmański przygotowany przez Mrągowską Akademię Barmanów działającą przy Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie. Rewia stołów w powiecie mrągowskim ma wieloletnią tradycję. Pierwszy konkurs odbył się 23 kwietnia 1996 roku. Pomysłodawcą konkursu była Barbara Kozłowska, nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2. Rewii stołów nadano właśnie jej imię, aby uczcić jej pamięć i przypomnieć wielkie zaangażowanie w organizację wcześniejszych edycji konkursu.